Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 116 odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj zdecydowanie skupimy się na zdrowiu, ponieważ tematem przewodnim będzie odporność, a konkretnie odporność i jej ścisły związek z naszym oddychaniem. Jest to, wydaje mi się, dosyć nietypowe podejście do tematu, bo jako że interesuję się kwestią zdrowia, ostatnio temat odporności jest bardzo powszechny, to nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek łączył odporność z oddechem. Moją dzisiejszą gościnią jest wyjątkowa ekspertka, lekarz medycyny integralnej dr Elżbieta Dudzińska. Miałam przyjemność poznać panią Elżbietę ponad rok temu podczas drugiego kongresu medycyny integralnej i tym razem spotkałyśmy się przy okazji trzeciej edycji kongresu, która, jeżeli słuchacie mnie o czasie, nadchodzi już za kilka dni, o ile się nie mylę, 19 listopada rusza trzeci kongres, oczywiście dostosowany do obecnych czasów, czyli w wersji online. Jest to wydarzenie promujące integralne i holistyczne podejście do zdrowia, na którym wystąpią niesamowici eksperci nie tylko z Polski, ale i z całego świata, a jego motywem przewodnim jest, moi drodzy, odporność. Także już na start odsyłam Was na stronę Fundacji Bądź, która jest organizatorem wydarzenia. Możecie do niego dołączyć w każdej chwili. Natomiast jednym z wykładów jest właśnie wystąpienie dr Elżbiety Dudzińskiej o oddychaniu i odporności. Także dowiemy się dzisiaj z tego podcastu, bo ja, kiedy nagrywałam tę rozmowę, również niewiele wiedziałam na temat tego, w jaki sposób nasz oddech może nas chronić. Także porozmawiamy o tym, jaki jest związek oddychania i odporności. Przekonamy się, że większość z nas nie oddycha prawidłowo, ale mam nadzieję, że wiele z nas zwróci swoją uwagę na to, jak oddycha i nauczy się robić to w sposób poprawny. Także porozmawiamy również o tym, jakie są konsekwencje tego, że oddychamy zbyt płytko, że oddychamy ustami. Poruszymy też kontekst koronawirusa. Dowiemy się, w jaki sposób prawidłowy oddech może chronić nas przed zarażeniem. Nauczymy się oddychać prawidłowo w maseczkach i mam nadzieję, że duża część z nas skieruje swoją uwagę na to, jak oddycha i doceni to, jak ogromny wpływ ma to na nasze zdrowie. Niesamowicie interesująca, ważna, mądra rozmowa z wybitną gościnią. Zapraszam Was serdecznie do jej wysłuchania. Pani doktor, bardzo Pani dziękuję za to, że przyjęła Pani moje zaproszenie, że udało nam się spotkać. Tak, spotkałyśmy się pomimo średnio sprzyjających czasów, jednak w ogóle powodem tej rozmowy jest to, że niedługo, teraz kiedy ten program jest puszczany, będzie miał miejsce trzeci Kongres Medycyny Integralnej. My miałyśmy też przyjemność poznać się przy poprzednim, który był półtora roku temu i to co ciekawe, to ten najbliższy kongres, który oczywiście przez pandemię został przełożony, miał od początku mieć motyw przewodni odporność i cóż to jest, można powiedzieć, nawet pewna ironia, że tak trafny był to temat przewodni na ten rok. Także na szczęście nic straconego i te niesamowite materiały będą mogły ujrzeć światło dzienne. Ale przechodząc do konkretów, Pani wykład podczas kongresu będzie związany z oddychaniem. Więc zastanawiam się, skąd wybór tematu związanego z oddechem podczas kongresu o odporności, bo to nie jest nasze pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o tym, że dbamy o odporność, zastanawiamy się nad oddychaniem. Oddychanie to jest coś przecież takiego oczywistego. Oczywistego. Właśnie, sama Pani podkreśliła coś, co jest nieprawdopodobne. To oddychanie, które jest tak oczywiste, które dotyczy każdego z nas, które jest najbardziej bazową funkcją organizmu, bo nie jesteśmy w stanie bez oddechu wytrzymać więcej niż kilka minut. Zupełnie umknęło nam z pola widzenia jako czynnik czy jako filar zdrowia. Rozmawiamy o diecie, rozmawiamy o aktywności fizycznej, a oddychanie, dopóki ktoś z nas nie ma problemu z układem oddechowym, nie cierpi na jakąś chorobę, astmę czy inną, w ogóle nas nie interesuje i praktycznie dla większości z nas nie ma znaczenia, czy oddycha przez usta, czy przez nos, górą, czy dołem klatki piersiowej, przepona bardziej czy mniej uruchomiona, czy 20 oddechów na minutę, czy 15.
A te wszystkie rzeczy mają nieprawdopodobne przełożenie na funkcjonowanie organizmu. I tutaj też jakby przewrotność losu i czasu, bo kiedy był ustalany temat, to oddychanie jako czynnik, który wpływa na odporność z powodów, o których zaraz powiem, było oczywiste. Ale tu się dołożyła jeszcze jedna rzecz, koronawirus. I to, w jaki sposób oddychamy, też ma bardzo duże znaczenie z obu stron. Z jednej, biorąc pod uwagę chronienie się przed infekcją koronawirusem, a z drugiej strony przed rozsiewaniem koronawirusa. Więc zarówno aspekt biomechaniczny, jeśli tak powiem, czyli to, czy oddychamy przez nos, która część klatki piersiowej się rusza, przepona, ma bardzo duże znaczenie dla odporności, jak również aspekt biochemiczny. Może tak naokoło zmierzając do bardziej precyzyjnej odpowiedzi. Dlaczego oddychanie przy odporności? No to wyjdźmy z definicji, co to jest odporność. Odporność to szereg bardzo różnych mechanizmów, które mają za zadanie chronić nasz organizm przed zagrożeniem zewnętrznym, tu mamy bakterie, wirusy, toksyny, jak również przed zagrożeniem wewnętrznym, czyli na przykład zmutowane komórki nowotworowe, etc. I właśnie oddychanie praktycznie ma współudział we wszystkim, bo sposób, w jaki oddychamy, czyli czy to przez nos, czy przez usta, już wpływa na to, co trafia do naszych płuc. Kwestia dotlenienia, kwestia całej biochemii, kwestia pH, to wszystko ma bezpośredni związek z oddychaniem, z tym, czy oddychamy szybciej, czy wolniej, czy to jest dostosowane do potrzeb metabolicznych. Układ nerwowy, hormonalny, immunologiczny są ze sobą nierozerwalnie związane, więc ten dosłownie bazowy czynnik zupełnie nam umknął i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 90% z nas, jak pokazują badania, oddycha poniżej, oddycha niewłaściwie na tyle, że jest zdecydowanie poniżej optymalnych możliwości dotlenienia organizmu, a 25% na tyle źle, że jest to przyczyną bardzo konkretnych dolegliwości, schorzeń i objawów. I zarówno pacjenci, jak i niestety środowisko medyczne zupełnie tych rzeczy nie łączą. Mam pacjentów, którzy cierpią na astmę kilkanaście, wręcz kilkadziesiąt lat, którym nikt nigdy nie zwrócił uwagi, że prawidłowy fizjologiczny oddech jest przez nos, a oni oddychają przez usta, etc. Ja też nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktoś uczył mnie oddychać albo sugerował, w jaki sposób zrobić to, aby to było bardziej korzystne dla mojego zdrowia. Więc czy da się przedstawić w jakiś prosty sposób zasady oddychania albo wymienić takie najczęściej popełniane błędy czy jakiś wzorzec, za którym warto podążać? Jak najbardziej. Tutaj pani powiedziała, nikt mnie nie uczył oddychania. Nikt nas nie uczy, bo rodzimy się oddychając perfekcyjnie, prawidłowo. Czyli innymi słowy, ten prawidłowy wzorzec to jest oddychanie przez nos w dzień i w nocy, w spoczynku, jak również przy łagodnej, umiarkowanej aktywności fizycznej powinniśmy oddychać przez nos. Czyli pierwsza rzecz, przez nos. Drugi element to jest oddychanie dolną częścią klatki piersiowej prawidłowo, oddychanie przeponowe, całościowe. Trzeci element, oczywiście, to jest oddychanie właściwą objętością, czyli objętością dostosowaną do potrzeb metabolicznych organizmu. No bo z jednej strony funkcją oddychania jest dostarczenie tlenu, upraszczając oczywiście, a wydalenie odpowiedniej ilości dwutlenku węgla. Wszyscy jesteśmy fiksowani na tlen i dotlenienie, a zupełnie umknęła nam kolosalna rola dwutlenku węgla i to właśnie zaburzenia w poziomach dwutlenku węgla między innymi odpowiadają za dużo różnych rzeczy, więc powinniśmy oddychać przez nos, przeponowo, odpowiednią objętością, a to wszystko się wiąże, żeby mogło się dziać, z prawidłową pozycją, postawą, bo jeżeli jesteśmy zgarbieni, głowa do przodu, to język nie jest we właściwej pozycji, przepona nie może właściwie pracować i cały patomechanizm się uruchamia. Tu może zaskoczę panią i słuchaczy. Ciekawa rzecz, bo badania na dosyć dużych grupach, jedno to bardzo duży projekt badawczy 70-letni, ale akurat obserwacja ta, o której mówię, trwała 20 lat, i tam było kilka tysięcy osób w Framingham Study.
Później podobne badanie zrobiono, opublikowano w 2000 albo 2001 Buffalo University. Co jest najbardziej prognostycznym czynnikiem długości życia? Styl życia, monitorowano choroby, wszystko i tak dalej. Co się okazało? Niedobra dieta, nieaktywność fizyczna, ale pojemność płuc. O proszę. A pojemność płuc zależy od tego, w jaki sposób oddychamy. Nie ma na przykład pełnego uruchomienia przepony, jeżeli nie oddychamy przez nos. Zapraszam tutaj słuchaczy, panią również, jak skończymy do eksperymentu. Proszę wziąć kilka oddechów przez nos, wdech i wydech przez nos i poobserwować, która część klatki piersiowej się rusza. A za moment kilka oddechów przez usta. Większość osób absolutnie zauważy, że przełączając się na oddech przez usta, zaczynamy oddychać górną częścią klatki piersiowej. Ale powiedziała Pani, że znaczna większość społeczeństwa, tak, chyba 90%, jednak nie wykorzystuje w pełni optymalny, tak, jakby swoich możliwości, jeśli chodzi o oddech. Więc najczęstszym błędem jest, zakładam, to, że oddychamy ustami i że oddychamy za szybko. Najczęstszym błędem, chyba jeśli w ogóle w ten sposób, tych badań jest stosunkowo mało i to, co ciekawe, zdecydowanie więcej jest w obszarach fizjologii, fizjoterapii niż medycyny, medycyny per se, to jest praca przepony. Okazuje się, że nie podano w opracowaniu, którym czytałam, procentów, ale sformułowanie było: absolutna większość z nas wykorzystuje tylko 10% zakresu możliwości ruchu przepony. I teraz im mamy mniej uruchomioną przeponę, tym gorzej wykorzystujemy dolne płaty płuc, w których jest najwięcej krwi, największa powierzchnia wymiany, najwięcej pęcherzyków. I samo uruchomienie przepony, pogłębienie oddechów, bo my mylimy duże oddechy z głębokim oddechem, jest w stanie poprawić dotlenienie organizmu, dotlenienie w sensie poboru tlenu przez organizm o 20%, do 20%, więc jednym z takich bardzo częstych problemów jest właśnie to, że ta przepona jest słabo uruchomiona z różnych względów. Siedząca praca, zgarbiona postawa plus to, co Pani powiedziała, oddychanie ustami. No, problem jest tu niezwykle poważny. Jeśli chodzi o dzieci, to tych badań jest sporo i pokazują, że około 50% dzieci, zaokrąglając różne badania, oddycha przez usta. U dzieci jest to tragiczne z tego względu, że konsekwencje tego długofalowo są niestety nieodwracalne, dlatego że oddychanie przez usta u dzieci przekłada się na zaburzenia rozwoju twarzoczaszki. Innymi słowy, żuchwa jest mała, twarz rośnie wzdłuż zamiast do przodu, a przez to, że dziecko nie ma zamkniętych ust, to język nie zajmuje swojej właściwej pozycji. Bo prawidłowo język powinien się opierać na podniebieniu, końcówka dotykać delikatnie górnych jedynek i stanowi taką statyczną siłę, która kształtuje podniebienie, które jest, mówiąc tak potocznie, podłogą do zatok. Natomiast jeżeli ten język jest na dole, żuchwa rośnie nam na dół, a podniebienie rośnie nam gotyckie i mamy tak, za małe łuki zębowe, w związku z tym zęby są stłoczone. Ale też jeżeli język jest na dole, to gardło i język się cofają do tyłu, stanowią mechaniczną przeszkodę, czyli średnica dróg oddechowych jest mniejsza i taka osoba, która w dzieciństwie oddycha przez usta, jest kandydatem niemalże stuprocentowym na chrapanie i na bezdech nocny. Ale przepraszam, że przerwę, z czego może to wynikać, że dzieci oddychają przez usta? Czy to ma jakieś podłoże na przykład stresowe? Nie, tutaj jest kilka czynników. No, u części dzieci po prostu wystarczy, że gdzieś tam w wczesnym dzieciństwie pojawi się infekcja nierzyd nosa, zatkany nos, dziecko zaczyna oddychać przez usta siłą rzeczy. Jeżeli to potrwa kilka tygodni, a później, mimo że nos jest drożny, dziecko nadal kontynuuje, bo się po prostu wyrobił nawyk. Stąd też na przykład wynika, że 65% dzieci, które były operowane z powodu chrapania czy bezdechu, miały usunięte migdałki, po 3 latach wraca do tych samych problemów. Dlaczego? Bo nikt ich nie nauczył ponownie oddychać przez nos. Nos zrobił się drożny, ale jak dziecko oddychało rok, dwa, trzy przez usta, no to dalej oddycha przez usta. Druga rzecz u małych dzieci, no to są przegrzane pomieszczenia. Niestety jako rodzice się do tego dokładamy.
Trzecia rzecz to jest, i to dotyczy młodzieży, dorosłych ludzi i dzieci, to się ładnie nazywa e-mail apnea, albo jak to się... Ciągła dystrakcja. Innymi słowy, zaobserwowano, że 80%, akurat tutaj cytuję badanie, które dotyczyło pracowników biurowych, no ale umówmy się, dzieci, młodzież, wszyscy korzystają z różnych... W podobnym trybie jesteśmy. ...mediów, tak jest. I okazuje się, że jest to przypadłość, która polega na tym, że nie potrafimy dłużej na jednej rzeczy skupić uwagę i tak, tutaj e-mail, tu coś zrobiliśmy, tu sprawdzamy, no nie wiem, na Facebooku, co się stało. Mhm. I jest ciągłe skakanie uwagi, a to się wiąże niestety z pobudzeniem układu współczulnego i w takich sytuacjach oddychamy szybciej, nieregularnie, ale dzieje się jeszcze jedna rzecz. Nazwano to, i to jest śmieszna nazwa, jak jest ta znana nazwa, bezdech nocny, apnea, to nazwano to e-mail apnia, czyli bezdech związany z e-mailem. Zaobserwowano, że czytając maila, jakąś wiadomość, czy obserwując coś właśnie w mediach, potrafimy zatrzymać oddech na 30 sekund i więcej. I to tak rozregulowuje wrażliwość chemoreceptorów w ośrodku oddechowym, że się później przekłada na niewłaściwe oddychanie w nocy i stopniowo wyrabia bardzo niedobry nawyk oddychania, plus to, że oddychanie właśnie takie przez usta wiąże się z pobudzeniem układu współczulnego, czyli tego układu, który jest pobudzony w stresie. Innymi słowy, no, uruchamia to pewne mechanizmy, które są w mniejszym stopniu, ale uruchomione i długofalowo mają przełożenie na zdrowie i na powstawanie całej masy chorób. Czyli tak jak Pani powiedziała o tych czynnikach związanych z dziećmi, podobne mechanizmy mają miejsce w przypadku dorosłych, jeżeli chodzi właśnie o to ciągłe rozproszenie, przebodźcowanie i stresowanie organizmu. Co jeszcze może wpływać na to, że my źle oddychamy jako dorośli? Tutaj może jeszcze jedno słowo uwagi, żeby było jasne dla naszych słuchaczy. Obserwuję to w gabinecie. Większość osób uważa, nie, ja oddycham cały czas przez nos. Mhm. Bo słysząc osoba oddychająca przez usta, wyobraża sobie kogoś z taką gapowatą miną, zupełnie opuszczoną żuchwą. Proszę się rozejrzeć naokoło i zobaczyć, ilu z nas ma delikatnie rozchylone usta, przez które oddycha, albo oddychamy w sposób mieszany. Trochę przez nos, trochę przez usta. W nocy cała masa ludzi się w ogóle nie kontroluje i oddycha przez usta, więc co sprawia, że zaczynamy niewłaściwie oddychać, zakładając, że w dzieciństwie nam się to nie przytrafiło. Cała masa różnych czynników, no przede wszystkim czynniki psychologiczne. Stres, pobudzenie układu współczulnego wiąże się z tym, że zaczynamy oddychać przez usta i zaczynamy oddychać szybciej. I to jest zdecydowanie jeden z bardzo ważnych czynników, który ma w tym udział. Praca związana z ciągłą koncentracją, to co mówiłam, czy praca z internetem, fobie, lęki, wszelkie projekcje, bo umysł nie rozróżnia w pewnym sensie sytuacji rzeczywistej od wyobraźni. To nam dało przewagę i pozwoliło na ewolucyjny rozwój, to, że potrafiliśmy sobie wyobrazić, a co będzie, jak przyjdzie głód na następny sezon i żeby na przykład zbierać coś. Ale w tej chwili sobie wyobrażamy, co będzie, jak się nie skończy pandemia, jak będzie przez 10 lat, a co będzie, jak zachoruję, a co będzie. I te myśli już sprawiają, że mamy układ współczulny pobudzony, a jak jest układ współczulny, zaczynamy oddychać szybciej i zaczynamy oddychać przez usta, zaczynamy oddychać górną częścią klatki piersiowej i ta równowaga w układzie autonomicznym jest zaburzona. Czynniki biochemiczne, takie jak leki, dieta, alergie różne, zanieczyszczenie środowiska, przegrzane pomieszczenia, wysokość nad poziomem morza, czy też czynniki biomechaniczne, czyli wszelkie wady postawy. Dotyczy to bardzo dużej grupy osób, to co rozmawialiśmy o przeponie. Długotrwałe unieruchomienie, jakieś nawykowe pozycje, postawy. To wszystko, co
blokuje prawidłowy mechanizm oddychania, się na to przeszkadza, także przekłada. Także tych czynników jest bardzo dużo i z jednej strony to brzmi bardzo prosto, no bo prawidłowe oddychanie to jest przez nos, przeponowe, odpowiednią objętością, w prawidłowo od 8 do 12, maksymalnie do 14 oddechów na minutę. I u osoby, która, jakby to powiedzieć, która jest zdrowa i prawidłowo oddycha, oddech genialnie sam się reguluje, bo wystarczy, że zaczynamy uprawiać jakąś aktywność, ruszać się, produkujemy więcej dwutlenku węgla, receptory czują, zaczynamy szybciej oddychać. Z kolei, jeżeli poziom dwutlenku węgla jest za niski, no to zaczynamy oddychać wolniej. Organizm sam to robi, ale jeżeli ja na przykład byłam przez pół roku bardzo zestresowana z jakiegoś powodu i oddychałam za szybko, bo właśnie może jeszcze to wyjaśnię, bo to dużo rzeczy tłumaczy. Mhm. A mianowicie tutaj o stresie jeszcze chwilę porozmawiajmy. Przez całą naszą niemalże historię, bo ostatnie 200 lat to kropla w morzu, stres był związany zawsze z bardzo intensywnym wysiłkiem fizycznym, bo albo uciekaliśmy przed kimś, albo z kimś się biliśmy. I organizm, ten cały pakiet, który nazywamy odpowiedzią stresową, ma perfekcyjnie zapamiętany i wystarczy, że uruchomi się jeden czynnik, uruchamia się cała reszta. W związku z tym, skoro ten wysiłek był bardzo intensywny, to wiadomo było, że z jednej strony będziemy potrzebować dużo tlenu, no bo duże mięśnie pracują, bo uciekamy albo walczymy i trzeba tego tlenu dużo dostarczyć, ale z drugiej strony będziemy produkować bardzo dużo dwutlenku węgla, więc szybciej go wydychać przez usta. W związku z tym, jeżeli tylko poczujemy, że coś jest stresem, to zaczynamy oddychać szybciej przez usta, bo organizm tak jakby się szykował na wysiłek. Problem w tym, że zmieniły nam się stresory i atakujące obce plemię czy dziki niedźwiedź zmienił się w szefa, w pandemię. My się nie ruszamy, ale zaczynamy inaczej oddychać. I problem jest w tym, że wydychamy za dużo dwutlenku węgla, czyli więcej niż wymagałby tego metabolizm. Wiele osób nie wie na przykład, że receptory, nasze oddychanie i ten drive do oddychania jest sterowany przez tlen, dwutlenek węgla, wodór, ale tym głównym i najbardziej czułym czynnikiem jest dwutlenek węgla, a nie tlen. I chemoreceptory w mózgu odpowiadają na poziom dwutlenku węgla, jak czują, że jest właściwy, wysyłają nam bodźce do głównych mięśni oddechowych i jednym z nich jest przepona i w tym momencie jakby to się dalej kręci. Natomiast jeżeli my, będąc w stresie przez pół roku na przykład z jakichś tam powodów, oddychaliśmy szybciej, wydychaliśmy więcej, to nasze receptory, bo wszystko w organizmie działa na zasadzie odpowiedzi zwrotnej, się przyzwyczaiły, aha, to jest twoja nowa norma. Stres minął, ale bodziec do kolejnego wdechu mam szybciej, niż by wymagał tego mój metabolizm. I perpetuum mobile, że tak powiem, nakręca się. Czy to jest po prostu, no dokładnie, samonapędzający się mechanizm, który trudno jest zatrzymać, ale jeszcze tak troszeczkę zataczając koło, jakie są bezpośrednie konsekwencje dla naszego zdrowia tego, że my oddychamy w zły sposób? Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, no mam z tym problem, stresuję się, źle oddycham ustami i pani mówi, że powinnam oddychać nosem i przeponą i powoli i redukować stres, ale dlaczego tak naprawdę? Dobrze, to chyba może będzie tak łatwo, jak po kolei dotkniemy tych. Dlaczego przez nos, a nie przez usta? Przede wszystkim nos, jedyna prawidłowa droga do oddychania, odpowiednio przygotowuje powietrze, które dociera do płuc. Ociepla, nawilża i to, co jest dla nas szczególnie ważne w tej chwili, oczyszcza. Są badania, które mówią, że około 70% różnych zanieczyszczeń, patogenów jest unieruchomianych na poziomie nosa. Z powodu, już nie wchodząc w szczegóły anatomiczne, budowy, tutaj są i mechaniczne czynniki, i czynniki też chemiczne. Co jest bardzo ważne, w zatokach przynosowych produkowany jest tlenek azotu, który ma działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, bakteriostatyczne. Przy okazji teraz koronawirusa wyszły badania, które zrobiono w 2003, jak była epidemia SARS, czyli ten
też koronawirus, który wtedy zaatakował, okazało się, że tlenek azotu, czy co jest, mamy do niego dostęp tylko oddychając przez nos, blokuje replikację wirusa. W związku z tym to jest ten element. Oddychając przez nos uruchamiamy w pełni przeponę. Jeżeli nie oddychamy przez nos, nie ma szans, żeby ona była w pełni uruchomiona. A pełni uruchomiona przepona to jest dobrze pracujący nerw błędny. Nerw błędny to jest w tej chwili nerw, który jest uważany za część układu odpornościowego. On unerwia i decyduje o ukrwieniu, o przepływie krwi we wszystkich głównych narządach. W związku z tym nie dziwi pewnie to, co teraz powiem, że 8 z 10 najczęściej występujących nowotworów ma związek ze słabym ukrwieniem narządów, które dotyczą. A to ma związek ze słabą pracą nerwu błędnego, innymi słowy, ze słabą pracą przepony, bo przepona tutaj ma duże znaczenie. Kolejny element to jest, a propos prawidłowego oddychania, odpowiednie dotlenienie organizmu. Bo z jednej strony pobór tlenu, a z drugiej strony utrzymanie poziomu dwutlenku węgla. I z tlenem jest ciekawa historia, bo dużo osób uważa, że jak weźmie duże wdechy na świeżym powietrzu przez usta, to bardziej dotlenił organizm. Niestety nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że przy spoczynku, przy wydechu wydychamy 75% tlenu, który wzięliśmy we wdechu. Mamy taki po prostu zapas. Nawet przy największej aktywności wydychamy 25%, więc nie ma szans, żebyśmy go więcej wzięli. Możemy go więcej przyswoić, to co powiedziałam, w sensie nawet do 20%, jeżeli uruchomimy pobór dolne płaty płuc, czyli przy właściwym oddychaniu dużo lepiej dotleniamy cały organizm. No i z kolei oddychając niewłaściwie, tutaj też właśnie dotykamy odpowiedzi na to pytanie, wydychamy za dużo dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest kluczowy do utrzymania właściwego pH krwi. I organizm poświęci co tylko może, byle to pH utrzymać w tym odpowiednim zakresie, bo od tego zależą wszystkie reakcje biochemiczne w organizmie. I teraz, jeżeli organizm czuje, że tego dwutlenku węgla jest za mało, bo ja za szybko oddycham, zresztą pewnie część osób doświadczyła coś takiego jak ostra hiperwentylacja, albo być może widziała kogoś, kto zaczął tak oddychać i nagle stracił przytomność. Dlaczego? Bo organizm wtedy kurczy wszystkie gładkie mięśnie i kurczą nam się naczynia, to jest raz, kurczą nam się oskrzela. Jeżeli ktoś może się nie hiperwentyluje ostro, ale oddycha ciut szybciej, ciut większą objętością i oddycha odrobinę, wydycha za dużo odrobinę dwutlenku węgla, to wtedy ma chronicznie niedotleniony organizm w kilku mechanizmach. Między innymi w tym, że ma skurczone naczynia, czyli krew gorzej dociera, ma gorszy pobór tlenu, bo przepona jest nieuruchomiona odpowiednio, ale jest jeszcze kolejny mechanizm i to jest mechanizm, który został opisany na początku XX wieku, nazywa się efekt Bohra, a mianowicie dysocjacja tlenu od hemoglobiny. Też większość z nas ma skrót myślowy, oddychanie, dotlenienie to zaczerpnięcie powietrza do płuc. Ale oddychanie to przede wszystkim proces biochemiczny, czyli tak naprawdę dotleniłam się, jeśli tlen, który z powietrzem dotarł do płuc, był w stanie dotrzeć do moich komórek i tkanek. No i teraz załóżmy, wzięłam ten wdech, tlen się połączył z hemoglobiną, ale co się dzieje? Jeżeli jest niższy poziom dwutlenku węgla, to wzmacniają się wiązania między tlenem a hemoglobiną. I w tym momencie hemoglobina po prostu dużo trudniej dysocjuje te cząsteczki tlenu, więc saturację mamy piękną, tlen jest w organizmie, ale sobie jeździ, zamiast być oddany do tkanek. Więc to, o czym powiedziałam, to są te mechanizmy takie na poziomie komórkowym i narządowym, ale jakie są konsekwencje, już odpowiadając tak bardziej w skali makro na Pani pytanie, cała masa różnych objawów, począwszy od tego, że będących konsekwencją oczywiście tych rzeczy, o których wspomniałam w tej chwili, począwszy od tego, że chroniczne zmęczenie, zaburzenia pamięci, nastroju, napady lęku i paniki, które szacunki są, że w Stanach, widziałam badanie, które, że w Stanach dotyczy 18% populacji. Nie wiem, jak jest u nas w Polsce, ale tego jest bardzo dużo. I coraz więcej. I coraz więcej, a co się okazuje, że
osoby, które cierpią na napady lęku i paniki. Jedno badanie było 80, w drugim widziałam 90% tych osób oddycha w sposób niewłaściwy, nadmierny. I też okazuje się, że te napady lęku i paniki najprawdopodobniej często nie są, są tak trudne do wyleczenia, bo są adresowane tylko z perspektywy psychologicznej. A te osoby bardzo często mają napady lęku związane z tym, że się po prostu hiperwentylują, za duży poziom dwutlenku węgla, oskrzeli u osób bardziej podatnych, ale skurcz naczyń, cała kaskada reakcji jest uruchomiona, czyli to jest, czyli cały szereg objawów ze strony układu nerwowego, objawy ze strony układu oddechowego, czyli tutaj możemy mieć kaszel, duszności, uczucie gdzieś ściskania w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, mimo że robimy badania i nic nam nie dolega. Objawy, których nikt nie łączy z oddychaniem, jak na przykład zaburzenia potencji u mężczyzn, które mają związek z pracą przepony. Refluks. Choroba refluksowa, nie ma szans, żeby wyleczyć chorobę refluksową bez adresowania oddychania. Dlaczego? Dlatego, że zwieracz zewnętrzny przełyku to są de facto włókna przepony. Jeżeli ja oddycham słabo, nie uruchamiam przepony, no to te włókna są słabe i dużo łatwiej dochodzi do cofania treści żołądkowej. Chrapanie i bezdech nocny. Oddychanie przez usta w nocy wiąże się bezpośrednio z przełożeniem właśnie na liczbę i czas trwania zarówno chrapania, jak i bezdechu nocnego. Więc nadciśnienie. Tych chorób jest mnóstwo i wspólnym patomechanizmem jest po prostu skurcz naczyń, kwestia dotlenienia. Więc myślę, że problem jest tym, że zarówno w środowisku medycznym, jak i wśród nas wiele osób zupełnie nie łączy i nie bierze pod uwagę, że oddychanie może mieć przełożenie właśnie na taki cały zakres różnych objawów. Ale w jaki sposób to nieprawidłowe oddychanie atakuje konkretnie naszą odporność? Jakby obciąża ją, obniża ją? No to tutaj jest kilka mechanizmów. Jedno, tak jak rozmawialiśmy, skoro odporność to jest zestaw czynników, które mają nas chronić przez zewnętrznym i wewnętrznym, to jeżeli ja nie oddycham przez nos, to weźmy nawet kwestię wirusa, koronawirusa. Zupełnie mniej tych cząsteczek jest w stanie dotrzeć przez nos versus jak oddycham przez usta. Oddychanie przez usta wysusza nam śluzówki, wychładza. Czyli tu jest kwestia odporności. Osoby, które oddychają przez usta, dużo częściej zapadają na różne infekcje. Mamy tą odporność. Drugi element to jest kwestia dotlenienia organizmu. Przy właściwym oddychaniu mamy więcej tlenu, wszystko lepiej funkcjonuje. Trzeci element to jest kwestia stresu. Jeżeli oddycham przez usta, oddycham górną częścią, mam przewagę układu współczulnego, czyli tego, który jest pobudzony w stresie. W jakim to mechanizmie obniża odporność? Że mamy tak jakby cały czas na on włączony, może nie alarm, tylko o, uwaga, coś się dzieje. I wszystkie zmiany biochemiczne i nie tylko, które się dzieją w stresie, dzieją się w nas. Mamy odrobinę podniesione ciśnienie. Może nie tak, jakby nas ktoś napadał, ale jest ono wyższe. Uruchamia się proces prozapalny, bo układ współczulny i stres to jest uruchomienie procesu prozapalnego. Stąd mamy wszelkie choroby autoimmunologiczne, na przykład. U osób podatnych no to będzie astma i inne rzeczy, więc kolejny element, niewłaściwe oddychanie, przekłada się na jakość snu. Osoby, które oddychają przez usta w trakcie snu, już nie mówiąc tu o bezdechu i o chrapaniu, śpią dużo bardziej płytko, bardzo często się wybudzają. Przy oddychaniu przez usta jest pobudzony układ współczulny, w związku z tym badania pokazują, że nie wchodzimy w fazę głęboko w snu, albo ona jest bardzo skrócona. A układ odpornościowy, biorąc pod lupę cykle snu, najbardziej jest aktywny w tej najgłębszej fazie snu. Skoro będziemy jej pozbawieni, to siłą rzeczy to nie będzie dla nas dobre. Jedna noc przespana poniżej 5 godzin sprawia, że spada nam o 70% liczba naturalnych killerów. Więc czego nie dotkniemy, to wszystko się ze sobą łączy nawzajem w jednym albo w drugim mechanizmie i się
zazębia, więc stąd tak ważne jest podejście całościowe i uświadomienie sobie tego, że oddech jest najbardziej bazową funkcją i on się przekłada na każdy inny układ, na funkcjonowanie wszystkiego i razem się ze sobą łączy. Tak, myślę, że też jest to bardzo istotne, żeby podkreślić, że to nie jest tak, że jeżeli teraz zaczniemy dobrze oddychać, to od jutra nasza odporność będzie wybitna, tylko to jest też proces i to jest coś, na co pracujemy sobie przez całe życie, ale zawsze warto te zmiany wprowadzić, bo będzie to miało długoterminowe skutki. Natomiast chciałabym na moment wrócić do tego kontekstu sportowego, o którym Pani wspomniała, bo powiedziała Pani, że jedyne prawidłowe oddychanie to jest to przez nos, ale jednak każdy z nas, który wykonywał jakieś intensywne ćwiczenie, no to w momencie, kiedy, nie wiem, biegniemy, zaczynamy sapać i oddychać przez usta. Czy to w takim razie jest złe? Czy powinniśmy starać się jak najdłużej oddychać nosem? Czy są jakiekolwiek korzyści z tego, że my wprowadzamy się w ten stan hiperwentylacji podczas wysiłku? Tutaj może nie wyraźnie to zaznaczyłam wcześniej. Tu jest pewne kontinuum i podczas umiarkowanej, łagodnej aktywności fizycznej zdecydowanie przez nos. Tu może przytoczę badanie, jakie zrobił Joe Dillard. To bardzo znany lekarz, w tej chwili się zajmuje prewencją ajurwedą, ale w 90-tych latach był lekarzem kadry narodowej w Stanach kolarzy i tenisistów. I zauważył, że zdecydowanie jego klientom nie służy oddychanie przez usta. I zrobił ciekawe eksperymenty. Zaprosił tych mistrzów olimpijskich do jazdy na rowerze stacjonarnym, który tam odpowiednio obciążał stopniowo. No i w tej sekwencji, którą wybrał, oni przejeżdżali tą odległość przy tym obciążeniu przy 43 oddechach na minutę. Zaczął stopniowo z nimi pracować, ucząc ich oddychania przez nos, co się wiąże z tym, że rozszerzał elastyczność chemoreceptorów na poziomy dwutlenku węgla, czyli ta potrzeba oddychania, przestawienia się na oddychanie przez usta się pojawiała później, bo to jest właśnie poziom dwutlenku węgla, co sprawia, że wydaje nam się, że już nie mamy powietrza i musimy wziąć następny oddech. I po jakimś czasie tych ćwiczeń kolarze byli w stanie przejechać dokładnie taki sam odcinek na tym samym obciążeniu przy 13 oddechach. 43 versus 13. I mówimy o zawodowych sportowcach. Tutaj wszystkich słuchaczy, którzy uprawiają intensywnie sport, gorąco namawiam do przeczytania książki Przewaga tlenowa Patryka McKeown, chyba tak powinnam powiedzieć poprawnie to nazwisko. On dokładnie tłumaczy tam mechanizmy, pracuje też z różnymi mistrzami olimpijskimi. Im stopniowo nauczymy się później przestawiać na oddychanie przez usta, tym dłużej mamy utrzymany metabolizm tlenowy i tym później uruchamia się zmęczenie mięśni. Oczywiście przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym jest normalne, że potrzebujemy szybciej więcej tlenu, uruchamiamy dodatkowe oddychanie, no bo oddychanie może być dołem, górą, a może być też kontinuum po prostu całymi i wtedy rzeczywiście jest potrzeba. No, problem jest z tym, że bardzo dużo osób robi to za wcześnie i to też w bardzo jasny sposób tłumaczy, dlaczego mamy tak dużo astmy wysiłkowej wśród sportowców. Ale warto nad tym pracować, bo ja też parę lat temu zaczęłam zwracać większą uwagę na oddech, też to było akurat związane z praktyką jogi i w ogóle zwróceniem uwagi na to, jak oddycham. I w tym momencie widzę po sobie to, że jestem w stanie o wiele więcej wysiłku włożyć fizycznego w jakieś ćwiczenie, jednocześnie nie sapiąc i właśnie nie hiperwentylując, czy nawet jak ostatnio chodziłam po górach, to też byłam w stanie odczuwać zmęczenie i cały czas uważnie obserwowałam to, żeby starać się jak najdłużej oddychać nosem, więc myślę, że to jest też takie ciekawe doświadczenie i motywacja do takiej samoobserwacji, bo my możemy naprawdę tą wydolność zwiększyć. I uważam, że to jest bardzo pozytywny wniosek z tej rozmowy, że my mamy władzę nad tym, żeby rzeczywiście nasze płuca pracowały lepiej, żebyśmy się lepiej dotleniali. Nawiązując do wirusa, bo parę razy wspomniała Pani o koronawirusie, i oczywiście odporność jest bezpośrednio związana z tym, że im większa jest, lepsza, nie wiem czy większa, czy lepsza, jakiego słowa tutaj użyć, jest nasza odporność, tym prawdopodobnie lepiej poradzimy sobie z pandemią jako jednostka i nasz stan zdrowia będzie lepszy. Ale
ważną kwestią są chyba obecnie maseczki. Maseczki stały się nieodzowną częścią naszego życia, wszyscy je nosimy i dużo zaczyna się mówić, przynajmniej w mojej bańce informacyjnej, o tym, żeby uważać na to, jak oddychamy w maseczkach. Więc moje pytanie brzmi, jak należy korzystać z nich w sposób rozsądny, tak żeby sobie nie zaszkodzić? Tak, to jest niezwykle ważna kwestia, dlatego że zwłaszcza na początku, jak się zaczęła pandemia, to cała uwaga była skierowana, jaka maseczka, z jakiego materiału i tak dalej. Natomiast zupełnie był pominięty fakt oddychania w maseczce. I dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że maseczka, zakładając, że jest zrobiona z materiału, który jest przepuszczalny odpowiednio dla powietrza, bo były osoby, co 5 warstw, jąd, ortalion i tak dalej, no siłą rzeczy to będzie powodowało odpuszczalność, ale zakładając, biorąc taką tradycyjną maseczkę przepuszczalną, to sam fakt zakrycia nosa i ust w mechanizmie psychologicznym robi wrażenie, że jest nam duszno, że brakuje nam powietrza. I większość osób automatycznie i bezwiednie przestawia się na oddychanie przez usta. Co innymi słowy, przestawia się na hiperwentylację, bo nie ma potrzeby metabolicznej organizmu, żeby tak było. I teraz nawet ktoś, kto dobrze oddychał, a musi funkcjonować ileś godzin w maseczce, jeżeli nie oprze się temu uczuciu, które minie, to może sobie po prostu zafundować właśnie niewłaściwy wzorzec oddychania. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w maseczce oddychać przez nos, powoli. Można sobie robić w domu ćwiczenia, bo jeszcze może dodam jedną rzecz. Maseczka oprócz tego psychologicznego mechanizmu może powodować uczucie duszności, dlatego że część osób, zwłaszcza tych gorzej oddychających, będzie miała odrobinę wyższe stężenie dwutlenku węgla. Dlaczego? Bo jeżeli ja wydycham przez nos, a później wdycham powietrze, to wciągam trochę tego powietrza, które jest między ustami a maseczką, które wcześniej zostało, w którym było więcej dwutlenku węgla. I ten wyższy poziom dwutlenku węgla, wyższy niż jest przyzwyczajony receptory w mózgu bez maseczki, będzie sprawiał, że brakuje mi trochę powietrza. Więc jeżeli się temu oprzemy, to znowu na zasadzie sprzężenia zwrotnego receptory się przyzwyczają, a to jest nowa norma. Od kilku osób z astmą słyszałam nagle, że odkąd oddychamy w maseczce, mam mniej napadów astmatycznych, więc to też dokładnie to wszystko tłumaczy. Innymi słowy, powoli przez nos, a można sobie pomóc, żeby się lepiej zaadoptować do tego ćwiczeniem, które polega na tym, że 3 spokojne wdechy i wydechy przez nos, po wydechu zatrzymujemy oddech i w myślach liczymy 5, 4, 3, 2, 1. I znowu 3-4 spokojne oddechy i krótkie zatrzymania oddechu. Te krótkie zatrzymania oddechu budują wyższy poziom dwutlenku węgla i w sposób delikatny, to jest ćwiczenie dobre dla wszystkich, bo tutaj nie ma żadnych ekstremalnych działań, nasze receptory zaczynają być bardziej elastyczne i mieć po prostu większy zakres, którym się czują optymalnie i nie powodują nam uczucia duszności. Ale też wiele osób ma obawy, że nosząc maseczkę możemy sobie zaszkodzić. To może nie jest do końca związane z prawidłowym oddychaniem, ale spotkałam się z takimi głosami, że boimy się, że sami się zarazimy właśnie od siebie. Czy to ma jakikolwiek sens, tego typu obawa, tego typu wytłumaczenia, żeby tej maseczki nie nosić? Czy one mogą w jakiś sposób nam zagrozić, oprócz tego, że hiperwentylujemy? No tu pewnie trzeba wspomnieć kwestię, że jeżeli będziemy oddychać przez usta wydalamy o ponad 40% więcej wilgoci niż przez nos, a przez nos, jeżeli, znaczy dłużej, też trochę tej wilgoci. Jeżeli ta maseczka będzie wilgotna, no to ona stanowi łatwy kąsek dla różnych bakterii, które się będą chciały rozwinąć czy namnożyć, więc ktoś, kto bardzo intensywnie oddycha przez usta, nie zmienia tej maseczki, ona jest mokra, teoretycznie no, tych patogenów będzie tam więcej. To są raczej swoje własne patogeny, chyba że znowu tu się namnożą inne patogeny na tej maseczce. Więc zasada jest taka, zmieniajmy maseczki, niech będą suche, oddychajmy przez nos i tutaj nam to w żadnym stopniu nie zaszkodzi. No też kwestia tkaniny, z jakiej jest wykonana, i drażnienia skóry.
A czy, może inaczej, co powiedziałaby Pani osobom, które są przeciwne noszeniu maseczek? Że nie ma w tej chwili miejsca na taką postawę. Mhm. Dlatego ze względu na siebie i ze względu na innych. I no nie rozmawiamy tutaj, bo poza dyskusją jest, że lepiej być zdrowym i bogatym niż biednym czy chorym. Sytuacja, zagrożenie epidemiologiczne jest jakie jest i nawet jeżeli osoba jest młoda i czuje się, że mnie to nie dotyczy, to pamiętajmy, że taka osoba emituje. I pamiętajmy, że najwięcej emitujemy, jak pokazały badania naukowców z fizyki zajmujących się aerozolami i zajmujących się też, zadano sobie pytanie, kto jest super emiterem, to Tak, mówiła mi to Pani przed nagraniem, to jest bardzo ciekawe, myślę, że to warto o tym powiedzieć. Warto sobie uświadomić, że te osoby, które dużo mówią, mówią głośno, oddychają przez usta, wydalają nieporównywalnie więcej niż nawet niektórzy chorzy podczas kaszlu. Oczywiście to, ile aerozolu produkujemy, różni się od osoby i też im mniejsza cząsteczka, tym dłużej jest w stanie wisieć w powietrzu, im większe, cięższe krople opadają. Im bardziej z dolnych części pochodzi, tym jest mniejsza, to jest tam od 100 mikronów do 1. Suma summarum, jeżeli jesteśmy chorzy, bezobjawowo, już tu nie biorąc na bok ochronę siebie, tylko myśląc bardziej społecznie, to niestety chodząc bez maseczki, rozmawiając, będąc w różnych sytuacjach, emitujemy to. I my możemy być odporni, ale niestety możemy zarazić czyjąś babcię, mamę, dziadka, tak jak ktoś może zarazić naszych rodziców najbliższych. Więc myślę, że jest to nieodpowiedzialna postawa i nie powinniśmy się w ten sposób zachowywać. Tak, myślę, że to jest właśnie czas, kiedy warto też pomyśleć o tych osobach wokół nas. Nawet jeśli nam wydaje się, że jesteśmy nieśmiertelni i nietykalni, także bardzo są to na pewno cenne słowa. I na sam koniec mam takie pytanie, bo media od miesięcy mówią o koronawirusie cały czas i jakby są różnego rodzaju komunikaty też płynące od lekarzy. Jest to wszystko związane z taką atmosferą zagrożenia, paniki, lęku, co jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ jest to sytuacja nienormalna i przerażająca i śmiertelna dla wielu osób. Ale czy Pani zdaniem jest coś, co za mało wybrzmiewa w mediach, co warto by było przekazywać w bardziej intensywny sposób społeczeństwu? Coś, co może umyka i czego nie wyciągamy z tych komunikatów. Tak, zdecydowanie uważam, że są dwie rzeczy. Jedna taka bardziej ogólna, a mianowicie uświadomienie nam wszystkim, że od tego, w jaki sposób przejdziemy infekcję, jeżeli już się zarazimy, o tym decyduje nasza odporność. A odporność to jest mnóstwo różnych elementów i to nie jest tak, że z dnia na dzień idąc do apteki, kupując 10 suplementów, my ją podniesiemy, bo to, jaką mamy odporność, zależy, w jaki sposób sobie radzimy ze stresem, jak jesteśmy często zrelaksowani, jak wygląda nasz sen. Bardzo dużo zależy od tego, jak oddychamy przez całą audycję, o tym rozmawialiśmy, więc więcej powinno być audycji z konkretnymi wskazówkami, jak zadbać o zdrowy, regenerujący sen, jak sobie radzić ze stresem, jak się relaksować. Różne rzeczy, które sprawią, że my w sposób naturalny zaczniemy budować lepiej tą naszą odporność, bo tak naprawdę największy reklam to kup taki czy inny suplement, to już będzie czyniło cuda. Czyli to jest ten element. A drugi element, którego uważam zupełnie brakuje tutaj właśnie z tego mojego obszaru zainteresowań, to wręcz krzyczenie drukowanymi: oddychajmy wszyscy przez nos. Oprócz tego, że to wyjdzie każdemu na zdrowie, to dodatkowo mniej siejemy i bardzo się chronimy, jeśli chodzi o samą infekcję. Plus no, trzeci element, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, zwrócenie uwagi na sposób oddychania w maseczce, bo część osób może sobie tutaj zrobić problem. Mam nadzieję, że większa uważność, jeśli chodzi o to, jak oddychamy, i przede wszystkim skupienie się na tym, żeby oddychać przez nos, to będzie coś, co
jak najwięcej osób wyciągnie z tej rozmowy. Takie jest moje życzenie i bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Sama bardzo wiele się nauczyłam i wierzę, że to na pewno zaplusuje też w życiach naszych słuchaczy. Także bardzo, bardzo dziękuję, jeszcze wszystkiego dobrego. Ja ślicznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i myślę, że tu jest jeszcze tak dużo różnych tematów, że aż nieprawdopodobne, że taki, jak to powiedział ten spadwieńców, zwykły oddech, aż może mieć takie znaczenie. Zwykły, niezwykły oddech. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Oczywiście odsyłam Was na stronę Fundacji Bądź po to, abyście mogli dołączyć do 3. Kongresu Medycyny Integralnej, jeśli te tematy Was interesują. Ja na koniec przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano. Możecie go obejrzeć na YouTubie, ale też posłuchać na Spotify i na iTunesie. I ogromna prośba ode mnie, jeżeli słuchacie podcastu, będzie mi bardzo miło. Jeżeli znajdziecie chwilę, żeby go ocenić w aplikacji podcasty na iTunesie, możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów komentarza. Jest to dla mnie bardzo pomocne, bo to promuje podcast. Na Spotify możecie dodać go do obserwowanych, a na YouTubie oczywiście zasubskrybować mój kanał, polubić odcinek i zostawić komentarz. Ja wszystkie komentarze czytam i bardzo lubię dyskutować z Wami właśnie w tej sekcji komentarzy. I to samo dotyczy mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, gdzie znajdziecie informacje o nowych odcinkach. I też przy okazji Was zapraszam do mojego oficjalnego Instagrama, czyli Karolina Sobańska. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Przypomnę tylko, że jeżeli chcecie wesprzeć mój podcast, to możecie zawsze kupić moje produkty elektroniczne, które dostaniecie na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep. Jest to mój e-book z przepisami, z wegańskimi, roślinnymi, zdrowymi przepisami, czyli foodbook, oraz mój e-book o moim podejściu do zdrowego stylu życia, o mojej filozofii, historii zdrowego stylu życia. Nazywa się on Holistyczne Pozdrowienia i wszystko Wam oczywiście linkuję u dołu. Ja się z Wami żegnam i słyszymy się za tydzień. Cześć!